trener Motoru Lublin po meczu w Suwałkach, z pana perspektywy niestety przegranym 0-1. Jakby pan ocenił dzisiejsze spotkanie? Myślę, że mierzyliśmy się z bardzo dobrym zespołem i widać, że ten zespół Wigier jest budowany pod konkretny cel, jakim jest powrót w szeregi pierwszej ligi. Oczywiście chcieliśmy tu sprawić niespodziankę i liczyliśmy, że z tego trudnego terenu wywieziemy jakieś punkty. Bramkę straciliśmy, gdzie wiedzieliśmy doskonale, że tak będą Wigry rozgrywały ten stały fragment gry. Błąd indywidualny, nie pokryliśmy, straciliśmy bramkę. Myślę, że z przebiegu spotkania Wigry były dojrzalszym zespołem. Operowały lepiej piłką. Przed nami długa droga. Na pewno trudna droga. Raz, że do domu, a dwa do tego, żebyśmy z powrotem wrócili do takiej dyspozycji, jaką prezentowaliśmy w pierwszych meczach. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, graliśmy do tej pory ten mecz z najlepszym zespołem chyba w dotychczasowych naszych spotkaniach. Panie trenerze, 8 kolejka za nami, a na waszym koncie ta szczęśliwa, tak się mówi, 7, 7 punktów. Nie tak pan chyba to sobie wyobraża? Nie, chcieliśmy na pewno zapunktować. Przede wszystkim szkoda meczy u siebie, gdzie na początku sezonu graliśmy dobre mecze i nie mogliśmy jakoś kończyć tych sytuacji skutecznie, czyli strzelać bramek. I to się za nami teraz ciągnie i na pewno stać tych chłopaków na dużo, dużo lepszą grę. I ja o tym wiem, gdyż te pierwsze spotkanie to potwierdzam. Dziękuję panie trenerze i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dawid Szulczek, trener Suwalski Wigier po wygranym 1-0 meczu z Motorem Lublin. Panie trenerze, gratulacje i proszę o ocenę tego spotkania. Dziękuję bardzo. Może powiem tak od razu odnośnie meczu. Na pewno cieszą nas bardzo te 3 punkty i był to bardzo trudny mecz, bo Motor postawił bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o taką organizację gry. W pierwszej połowie bardzo trudno było przebić ten mur, dobrze szczelnie bronili. Nasz atak pozycyjny gdzieś w okolicach 30-40 metrów od bramki przeciwnika już nie potrafił się rozpędzić i brakowało nam takich konkretów. Tam były jakieś wstrzelenia, mieliśmy kilka takich strat, gdzie Motor też nabierał trochę pewności siebie przy kontrach. Natomiast druga połowa też chcieliśmy trochę Motor wciągnąć i to się nam trochę udało. Mieliśmy ten stały fragment fajnie, bo trenowany i na pewno dla Kacpra też to jest ważne, że zdobywa kolejnego gola. Na pewno też to jest ważne dla naszego sztabu, bo mam świetnych asystentów, którzy bardzo dużą pracę robią, siedzą w klubie od rana do wieczora i pracują. I są tego efekty później widoczne na boisku. I mimo tego, że ten mecz był trudny, znowu gramy na zero, zdobywamy 3 punkty. Coraz lepiej gdzieś tam ta nasza sytuacja w tabeli wygląda. I co można jeszcze powiedzieć? Na pewno cieszy mnie też to, że jest 55. minuta, możemy zrobić 3 zmiany i wchodzi 3 dobrych piłkarzy na boisko, którzy podnoszą nam może nie podnoszą, ale utrzymują tą jakość, która była, a jeszcze dają dodatkowe takie świeże siły i to na pewno jest dobre. No i tak jeszcze odnośnie organizacji gry. Motor moim zdaniem powinien mieć więcej punktów zdecydowanie niż ma i być wyżej w tabeli, bo oni naprawdę są bardzo zorganizowanym zespołem i mają mnóstwo wariantów stałych fragmentów. Było tam dzisiaj też groźnie, próbowaliśmy to neutralizować. Na pewno bardzo dobrze bronią i wychodzą do kontry, ale też mają ciekawy atak pozycyjny i to było widać w drugiej połowie, gdzie zepchnęli nas trochę już w końcówce do obrony. Natomiast myślę, że też już głowa później działa. Motor bardziej ryzykuje, my znowu już gdzieś się chcemy też wybronić. Na pewno nie mamy takiego modelu gry, że jak prowadzimy, to się cofamy. Nie, my chcemy dalej iść do przodu. No ale tak jak mówię, czasem takie warunki w meczu się zdarzają i takie coś następuje. Jeśli chodzi o asystę przy golu dla Wigier, to znów Bartłomiej Babiarz, a jeśli chodzi o strzelca gola, no to zawsze któryś z napastników, tym razem Kacper Wełniak. Tak jest, dokładnie. Za chwilę nadejdzie taki czas, że środkowy obrońca też zdobędzie bramkę po stałym. Może któryś ze środkowych pomocników uderzy z dystansu i piłka też wpadnie do bramki, także ja bardzo się cieszę, że strzelają napastnicy, bo
Mówiło się, że to jest bolączka, a patrząc teraz na to, w jakiej dyspozycji jest nasze trio snajperów, to myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Josip Szolicz zadebiutował w Suwalskiej Wigra, grał krótko, zasłużył na ocenę czy nie? Myślę, że jako zespół po prostu zasłużyliśmy na taką bardzo dobrą ocenę, bo mocno się nacharowaliśmy dzisiaj na boisku i myślę, że Josip wszedł na boisko i zrobił to, co wszyscy zrobili dookoła, czyli po prostu wypełniał swoje zadania taktyczne. Ja też Josipa znam i bardzo szybko Josip złapał, o co nam tutaj chodzi. Może nie graliśmy takim systemem, kiedy współpracowaliśmy wcześniej, ale Josip to jest zawodnik uniwersalny, który może zagrać na kilku pozycjach i on bardzo, bardzo dobrze wie, co ma robić. Przede wszystkim jest to dobry piłkarz. I też na pewno te kilka dni, które już były z zespołem, sprawiły, że łatwiej mu dzisiaj było tutaj wyjść na boisko i zagrać. Seria meczów prawdy przed Pana zespołem, bo wyjazd do Bytowi, u siebie z Chojniczanką, będzie też po drodze z Stal Rzeszów. Kto zatrzyma ligę? Ale już tak też było mówione przed Kaliszem, że to jest niebezpieczny przeciwnik, potem było mówione przed Motorem, że to też jest niebezpieczny przeciwnik. Myślę, że nie możemy patrzeć w tabelę, kto gdzie się znajduje, po prostu każdy mecz jest inny, to jest jakaś inna historia. Trzeba rozpracować przeciwnika, starać się neutralizować jego atuty, no i starać się wykorzystać swoje gdzieś tam zalety i staramy się tak robić co tydzień, nie zawsze nam to wychodzi, ale taki finalny efekt w tym momencie jest satysfakcjonujący. Gratulacje, życzę, by nikt nie zatrzymał ligę. Bardzo dziękuję, jakbym jeszcze mógł coś dodać. Jak w poniedziałek po południu widziałem, jak wygląda nasza murawa, to zastanawiałem się, czy do meczu będzie wszystko dobrze, bo tam trochę się rzeczy działo na tej murawie, natomiast czapki z głów przed ludźmi, którzy się zajmują boiskiem, bo mamy kapitalną płytę i jak miałem okazję pracować w Ekstraklasie, to nasza płyta spokojnie mogłaby w tej Ekstraklasie być, bo jest to po prostu najwyższy poziom i to samo mogę powiedzieć o naszych bocznych boiskach. Mamy świetne warunki do pracy, także dziękuję tym ludziom, którzy zajmują się boiskami, bo naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze dodać jedną rzecz? No, chciałbym podziękować kibicom. Co prawda nie było ich dzisiaj na stadionie, natomiast my słyszeliśmy doping garstki fanów, która gdzieś tam spod bram stadionu nas dopingowała, ale przede wszystkim my wiemy, że ci wszyscy ludzie oglądali nas dzisiaj przed ekranami telewizora i wiemy, mamy tą świadomość, że mocno trzymali za nas kciuki, nas dopingowali. Cieszymy się, że mogliśmy im też dać radość. Także dziękujemy i zapraszamy na stadion, jak tylko będzie taka możliwość i pozwolą na to warunki. Dziękuję bardzo.